Dzień dobry Państwu, witam na kanale Krzysztofa Gonciarza. Ja się nazywam Krzysztof Gonciarz. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, jest to Kasia. Cześć, nazywam się Kasia Myciński. Mamy dzisiaj flagę amerykańską, ponieważ dzisiaj, jak to kręcimy, jest... July 4th, Independence Day. Weźmiemy sobie, odpowiemy na trochę pytań z Facebooka. W sumie nie mam pytania, ale chciałem napisać, że całkiem ładny z ciebie chłopak, Krzysiu. Czy gdybyś brał w przyszłości... To jest najbardziej polubiony komentarz. Tak. To jest najbardziej lubiany komentarz ze wszystkich. Czy gdybyś brał w przyszłości ślub, to gdzie by on się odbył? W Polsce czy w innym zakątku świata? Znaczy, ja tak myślę o tym w kontekście chyba logistyki bardziej niż... No. Bo ja bym... Czyli w Polsce dla ciebie. To, no bo żeby zapłacić na przykład całej rodzinie, żeby przyleciała tam, nie wiem, do Japonii, to chyba drogo by wyszło. Więc tak chyba trzeba by pomyśleć bardziej o nich niż o sobie. No, bo wesele to bardziej rodzinne. A ty byś ślub miała w Chicago, czy...? W Chicago, ale może miałabym taką drugą imprezę w Japonii. W Japonii? Taką, no gdybym tak mieszkała... Z księdzem w spodniach od taekwondo i... Wszyscy już wiemy z vloga, jakie masz podejście do zakupów ubrań, a jakie podejście ma Kasia. Widać, że lubi modę, trochę się interesuje. Czy nie przeszkadza jej to, że ona jest modnie ubrana, a ty znowu w czarnej koszulce? I tutaj właśnie ubrałem białą specjalnie dzisiaj do programu, żeby nie było, że się w kółko to samo. Nie czuję się, że jestem modna. Okej. Okay. Ja kupuję ciuchy, to próbuję kupować ciuchy, które wytrzymają więcej niż jeden sezon. Czyli takie ciuchy, które nie są tylko na teraz, bo teraz jest bardzo popularny fast fashion. To mi się nie podoba za bardzo. Po prostu nie lubię kupować ciuchy, które od razu tak trzeba wyrzucić za 2 miesiące. Czyli nie kupujesz takich rzeczy, które tak ubierzesz sobie raz, dwa razy? Mhm, ale tak, tak właśnie. Ale tak podejście do mojego fasonu, to ja wiem. Patrzę teraz sobie w klozet. W szafę. Klozet to jest toaleta po polsku. A, w szafę i... nie ma jakiejś konsystencji. No nie ma. Lubię od czasu do czasu takie jakieś ciekawe, kolorowe rzeczy. Ale też bardzo mi się podobają czarne, białe, proste kolory. Ja mam taki praktyczny ubiór na co dzień. To mi się bardzo podoba, by the way. Ja ci proponowałam, polecałam. Owszem, ja generalnie większość to, co widzicie na mnie, to Kasia poleca. Albo Kasia daje pieczątkę, że Kasia approved. Bo ja się nie znam kompletnie. Ale jest w tym, jest to dalej trochę takie frustrating. Bo jak wejdziesz do sklepu, to na przykład nie przymierzysz. No, czy jak lubię. Jak jest trochę ciekawsze, to już odrzucasz. Mhm. Ostatnio siebie bardzo namawiam na krótsze spodenki, bo myślę, że to bardzo fajnie wygląda u mężczyzn. Ale chyba w Polsce jest to trochę takie niemile widziane, ale w Japonii jest to bardzo normalne. No zobaczymy. Kupimy i zobaczymy, jakie będą komentarze. Żeby mężczyźni nie mieli takie krótkie spodenki, to jest dosyć normalne w Japonii. W Stanach też nawet tak ponad kolano. Bo masz bardzo, jak to powiedzieć, takie solidne nogi. Grube. Nie grube. Takie powerful. I myślę, że potężne. W króciutkich spodenkach fajnie by wyglądało. Wyglądałbyś jak rickshaw puller. I z tym jeszcze. Tak. I taki kapelusik ten, słomkowy. No. Ja tylko chciałem dopowiedzieć, że ja swojego czarnego t-shirtu będę bronić, bo to jest, jak noszę w kółko czarny t-shirt albo biały t-shirt gładki, to nie muszę decydować, co sobie ubiorę, bo prawie zawsze mam to samo i to jest upraszcza. Plus jakby to nie jest tak, że za 5 lat zobaczę swoje zdjęcie w czarnym t-shircie i sobie pomyślę, och, te zwariowane czasy, co ja wtedy myślałem. Tylko to jest bezpieczne rozwiązanie future proof, czyli przyszłościoodporne. Jakie momenty z waszego życia przychodzą wam na myśl, gdy słyszycie zdanie, dla takich chwil warto żyć? Czyli taki moment, w którym tak sobie pomyślałeś, że cieszysz się, że żyjesz. To najwięcej tych momentów miałam tak od 18 do 25 lat. To smutne. Ja nie, ja kompletnie nie. Ja myślę, że większość miałem już tak w czasach takich w miarę współczesnych. Tak? Mhm. Ja te czasy studiów moich i ten to też tak zmarnowałem trochę. A, ja uwielbiałam studia. Ty? Ja nie. Ja trochę zmarnowałam lekcje. Ale w Stanach to jest taki czas, gdzie wszyscy się tak po swojemu odnajdują i ja się bardzo, bardzo
dobrze bawiłam. W Brazylii weszliśmy na Vidiga, to jest taka favela i mieliśmy taką imprezę przez noc i to było na takim patio. Vidiga jest na takiej górce. I jak weszliśmy tam, to już było ciemno, nie? A zostaliśmy tam do rana, do wschodu słońca. Tak, o 6 rano wschodzi słońce, wyglądasz, jest to nad morzem. Wyglądasz nad morze, jesteś w Brazylii, słychać tam małpy, ptaszki ciekawe, tropikalne. I czuję się jakby, nie wiem, przez 4 lata tak miałam takie momenty zawsze. Fajnie. Na przykład takie bardzo amerykańskie momenty, nie? Że jesteśmy u znajomego na barbecue, skakamy sobie na trampolinie, idziemy do sąsiada wskoczyć do basenu, takie, nie wiem, takie jak z filmów. No. Ja chyba takie podróżnicze przykłady bym przywołał, takie na zasadzie zachwytu miejscem. Jak na Tajwanie na przykład, jakiś tam wschód słońca piękny. No, takie rzeczy też. Albo w Colorado było super, jak byliśmy. Też to był ten taki jeden zachód słońca, który wyglądał tak niedorzecznie. No, było przepięknie. Ja myślę, że nawet ja, jako osoba taka bardzo miejska, to nie umiem się tak zachwycić miastem jak wschodem słońca. Tak sucharowo aż to brzmi, ale tak jest. Miasta są bardziej takim doświadczeniem takim intelektualnym chyba, mniej takim, wiesz, mniej organicznie to czujesz. A taki piękny wschód słońca, zachód słońca, to tak czujesz, że twoja jakby biologia, te miliony lat ewolucji, że o to chodzi. Czy Krzysiu rozwala brudne skarpetki na podłodze, a Kasia ma za dużo kosmetyków w łazience? Jak wam się razem mieszka? Ale stereotypy. I ale prawdziwe. Ale trochę w tym jest prawdy, bo... Zawsze rozwalasz. Nie, teraz ale, już ale nie. Musisz przyznać, że ja odkąd razem mieszkamy, to się zrobiłem dużo porządniejszy. Dużo twojego takiego porządku i ładu zaabsorbowałem. Bardzo dużo, masz rację. Bo teraz w pokoju sprzątam codziennie praktycznie do takiego stanu zero. Rzadko kiedy tak zostawiasz bardzo dużo kubeczków. nawet kubeczki. Chociaż wczoraj zebrałam 4, ale to było... Ale to były tak połowa twoja. Nie. Nie? Może. Ale to było też tak w podziękowaniu. Pomogłem troszkę w filmie efekty nałożyć. Tak. Więc w zamian kubeczki. To zbierałam. Fair deal. A co do kosmetyków? Nie, że za dużo. No ewidentnie masz dużo, w sensie masz chyba 10 razy więcej niż ja. Ale to jest też kwestia trochę mnie, bo ja mam bardzo mało. No na przykład używasz cologne? Perfumy? Perfum do perfumowania, do pogoleniu. No bo tak, ja nie lubię mieć kosmetyków. My jesteśmy inni w tym sensie, że Kasia bardzo potrzebuje ładu i porządku. A mnie jest trochę bardziej wszystko jedno. No. U mnie jak się wyjdzie do sypialni, to wszystko jest w tym samym miejscu. Tak, zawsze, codziennie zawsze, wszystko codziennie. Musi być dokładnie ułożone. Nie kusiły was kiedyś podróże bardziej na dziko, powiedzmy autostopem przez Europę, noclegu, jedzenia szukacie spontanicznie. To dość unikalny styl podróży, którego u was, Krzysiu i Kasiolu, nigdy nie widział. Mnie bardzo ciekawi, ale ciebie nie. Czy ciekawi, czy może ciekawi, tylko się trochę boisz, coś takiego? No dla mnie to jest takie trochę niekomfortowe. Za dużo sprzętu masz, żeby tak ryzykować. Właśnie, bo to jest fajne, jak się nie ma nic do stracenia, nie? No chyba, żebym założył, że na przykład nie będę w ogóle filmów robić z takiej podróży, albo wziął sobie jakieś takie GoPro, tak jak robi ten... Autostopem przez świat? No ja się czuję takim, jak nie jestem w takim kraju bezpiecznym jak Japonia, to czuję się jakbym taki wielki w ogóle target. Celownik nosił na plecach z napisem frajer. Ja tak podróżowałam nieraz w Ameryce Południowej i w Japonii też. W Japonii na przykład. W sierpniu prawie zawsze obcokrajowcy mają tydzień lub 2 tygodnie święta, więc nie miałam żadnego planu, po prostu sobie kupiłam bilet na południe Japonii i stamtąd ktoś mi zaproponował coś, pojechałam tam i zajebiste wakacje miałam. Wróciłam autobusem chyba przez kilka miast, coś takiego. Dużo ludzi ma takie doświadczenia w Japonii, że... autostopem jechałam przez jedną wyspę. Autostopem w Japonii fajnie się jeździ, podobno, ja nie jechałem, bo ludzie są tacy bardzo otwarci, gościnni, tam czasem cię zaproszą na jakiś obiad czy coś. Ci już wypierasz, że nie, już wystarczy, a oni jeszcze coś ci chcą dać.
omotenashi, japońska gościnność. Krzysiek, powiedz, czy lubisz jabłka? Są okej. Okay. Ty lubisz jabłka? No są okej. Okay. Nie lubię skórki z jabłek. Nie lubię ściągać skórki, więc to mnie najbardziej trzyma od jedzenia więcej jabłków, skórka. Ja nigdy bym nie kupił sobie tak jabłka chyba, żeby tak sobie zjeść jabłko, tylko jak jest, to najwyżej zjem. Czy zdarzyło wam się mieć problemy z zachowaniem tak zwanego work-life balance? Tak. Myślę, że cały czas. Ale myślę, że z tobą był większy problem. I myślę, że to tak przez pierwsze 2,5 lata znajomości tak było. No, to czym ja się zajmuję i od dawna zajmowałem, i to jeszcze za czasów gier. Jakby moje tam zainteresowania i moja praca to było jedno i to samo, więc jakby bardzo mi trudno było oddzielić mnie jako osobę i swoje życie prywatne od tego, czym mam się zajmować. Więc mówiłem o filmach, o robieniu filmów na 24 godziny na dobę. No, o 10 wieczorem, o 2 nad ranem, jak byliśmy na karaoke, cały czas mówiłeś. No. Mnie to bardzo denerwowało, a ciebie chyba denerwowało to, że myślałeś, że to znaczy, że ja nie mam pasji do tego, co robię. Ale po prostu ja nie wiem, mnie to tak przygnębiało. No, różne podejścia mieliśmy, ale myślę, że teraz, znowu, tak jak w przypadku sprzątania, ja trochę bardziej się upodobniłem do Kasi niż odwrotnie, bo tak też wydaje się, że to jest zdrowsze twoje podejście niż moje. Ja myślę, że tak. Ale to jest ciekawe, bo na przykład moje programy i to, co robię, stało się dużo popularniejsze i myślę lepsze w momencie, jak odpuściłem, a nie odwrotnie, bo tak by się wydawało, że ach, to taki pasjonat, cały czas pracuje, to lepsze będzie wtedy, jak tak mocno ciśnie, nie? A tymczasem okazało się odwrotnie, że im bardziej normalniejszy jestem, tym lepiej to idzie. Ja mam pytanie do Kasi, ale Krzysiu też może się udzielić. W większości jada ci na mieście, do tego zauważyłam, że Kasia często je słodkości. Krzyś, wiadomo, ostro trenuje do maratonu, ale jak to jest z Kasią? W zeszłym roku dużo razem biegaliście, jak dzisiaj Kasia dba o sylwetkę i czy to tylko kwestia genów, że może jeść ile chce? Ja mam takie swoje ograniczenia, ale są dużo szersze niż twoje. Ty na przykład jak masz ograniczenia, to są takie ścisłe albo wszystko jesz. A ja mam takie, zawsze w życiu miałam tak, że o, zjadłam dużo ciasta wczoraj, więc nie zjem dzisiaj, czy coś takiego. Tak zawsze miałam taki jakiś balans. Jeszcze młoda jesteś. Młoda jestem. Krzysiu stary, ja młoda. Ale to jest prawda, wiecie, to jak miałem 24 lata, to mogłem jeść wszystko i tak za bardzo nic mi nie było. A teraz to trzeba naprawdę uważać, jak się jest po 30. Prawie zawsze brałam tą bardziej aktywną opcję. Na przykład jak wyjdziemy do sklepu, to ty zawsze szukasz windy. I jak są schody obok, to idę po schodach, a ty dalej szukasz tej windy. Nie zawsze. No prawie zawsze. Okej. Okay. No i też warto powiedzieć, że Kasia w sumie teraz biega ze mną. Nie wszystkie może te treningi, ale dużo. No i też raczej aktywnie spędzasz czas. Znaczy tak pod względem aktywności fizycznej nie schodzisz poniżej pewnego poziomu, nie? Tak raczej jak się znamy ileś tam już lat, to zawsze troszkę przynajmniej coś robiłaś. Chociaż raz na jakiś czas. Trochę podobnie jak z tą dietą. W sensie ja mam albo robię wszystko, albo prawie nic, a ty tak troszkę. Kto wcześniej wstaje? Teraz ty. Teraz ja. Bo się tak nauczyłem. Robię sobie zimny prysznic rano i to mnie budzi. No, ale stajesz ile? Godziny lub dwie wcześniej. Ale tak o 6-7, nie? Ja staję o 8-9. Ale kiedyś to ty stawałeś o 3 po południu. I wtedy ja stawałam wcześniej. Tak. Dużo ale wcześniej. To obydwoje też mieliśmy takie okresy, że się tak nie mogliśmy budzić. Siedzieliśmy po nocy, coś robiliśmy. I tak schodziło, nie? Gdzieś tam pracowaliśmy, albo nie wiem, szliśmy na imprezę i ten, i potem tak spaliśmy do 1 po południu. W czasach The Waga Pies było dużo daily vlogów, The Waga Pies było bardzo dużo imprezowania i bardzo dużo stawania późno. No tak, ale też ja wtedy montowałem, więc tak powiedzmy, jak wracałem do domu o 1, to siedziałem do 3-4 montując. Najbardziej mnie denerwowało, jak pierwszy się poznaliśmy i chciałeś coś na przykład, pójdźmy gdzieś tam jutro. I ja tak miałam w myśli, że okej, to się spotkamy gdzieś o 12 i pójdziemy gdzieś, a ty stawałeś, pisałam do ciebie, a ty dopiero tam stawałeś o 3 czy 4 i tak mi...
psułeś dni. Brzmię jak okropna osoba z twoich relacji. Psułeś mi dni. Jakbym się nie znał, tylko słyszał z relacji Kasi, kim jest Krzysztof, to w życiu bym nie uznał, że to jest fajny koleś i że warto się z nim kolegować. Nie, dzięki. Tak się, ale nie chciałam ci, nie chciałam tak też odpuścić, bo wtedy to byłeś taki trochę hermit. I tylko znałeś. Pustelnik? Tylko znałeś mnie. Pustelnik to jest takie dramatyczne słowo, strasznie. Byłem pustelnikiem. A w sumie też teraz jestem, nie znam żadnych ludzi poza tym. No. Wtedy, nie wiem, miałam taki, like, responsibility to take care of you. Dobra. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało Q&A. Pierwszy raz razem jesteśmy w Q&A od czasów The Waga Pies, czyli parę lat minęło. No, tak. Bo zawsze tak? Osobno. Albo zapytaj Kasię, albo zapytaj Beczkę, albo zapytaj Krzysia. Zapraszamy na kanał Kasi, 15.5. Jest tam nowy film, będzie dzisiaj puszczony. Film na temat społeczności wietnamskiej w Warszawie. Bardzo ciekawy. Chyba mój ulubiony film na tym kanale, więc mówisz polecam. Tak za każdym razem. No bo są coraz lepsze. Dziękujemy bardzo za uwagę. Trzymajcie się, pamiętajcie, żeby subskrybować Gonciarza, subskrybować Kasiola i tego tamtego. Dziaba, dziaba, dziaba. Pa, pa.